Szczęść Boże wszystkim pasjonatom, miłośnikom zwierzaków, czworo dwunożnych i tych pełzających. Pytanie tylko, czy państwo musi być tym dobrodziejem, opiekunem, doktorem Doolittle, czy musi zakładać jakiś park jurajski w Polsce Środkowej za jednak niebanalne pieniądze, skoro jest w Polsce cały szereg instytucji, uwaga, również prywatnych, które niekoniecznie żądać będą dopłaty, ponieważ potrafią zarobić na pokazywaniu ludziom egzotycznych zwierząt. Jest tam specjalistyczny personel, który potrafi się opiekować i tym, co pływa, i tym, co fruwa. Z jakiego powodu takie miliony? I czy antropomorfizacja, którą państwo stosujecie w tych dokumentach, to już kolejna taka zwierzęca ustawa, w której mówicie o zwłokach zwierzęcia. Mamy staropolskie padło, padlinę, ścierwo ewentualnie, jak to pięknie brzmi. Zwłoki to coś, co się zwłóczy z czego? No z duszy. Zwierzę jest jej pozbawione. Czy antropomorfizacja jest świadomym zabiegiem? Naprawdę pan uważa, że ścierwo pięknie brzmi? Pani poseł, piękny język, panie marszałku. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.